Dzień dobry. Dzisiaj w Literackim Rzeszowie moim i Państwa gościem będzie niezwykle utalentowany młody człowiek, Grzegorz Michał Zdziebko, dusza artystyczna. Witam Cię, Grzegorzu. Dzień dobry Tobie, dzień dobry Państwu. Grzegorz, przygotowując się do dzisiejszej naszej rozmowy, wyczytałam, że uchodziłeś, czy też dalej uchodzisz, za osobę niezwykle nieśmiałą, małomówną, czy można by tak powiedzieć, wycofaną osobę. Ale patrząc na Twoje dokonania i Twoją działalność, której być może teraz Państwo jeszcze nie widzą, ale powiemy sobie o tym, to dla mnie jesteś człowiekiem wulkanem. Naprawdę bardzo, bardzo mocno działasz na różnych, w różnych dziedzinach, że tak powiem, życia. Możesz coś o tym opowiedzieć? Myślę, że bardziej byłem niż jestem. To prawda, byłem kilkanaście lat temu bardzo wycofaną, bardzo zamkniętą osobą. Byłem taką osobą, która czuje w sobie tak naprawdę blokadę. Z biegiem czasu poznałem kilka osób, które dowiedziałem się, że miały tak samo. I podobnie poprzez różne działania, to jakby udało im się wyjść poza swoje bariery. I właśnie w ten sposób dowiedziałem się, że to nie tak, że człowiek jest powiedzmy zamknięty, człowiek jest wycofany. Człowiek spotyka na swojej drodze różne zdarzenia na przykład, które tak naprawdę go zamykają w sobie. Można być tego nieświadomym. Natomiast właśnie kiedy człowiek podoła, uda mu się pokonać różne bariery, okazuje się, że może to być zupełnie inna osoba i w tym momencie spotykamy taką na przykład reakcję wśród ludzi, że jedni powiedzmy zapamiętali nas jako tych cichych, wycofanych, nieśmiałych i tak dalej i na przykład wolą przy tym zostać, nie odpowiada im ta nowa wersja i tak nie całkiem im to odpowiada po prostu. Dokładnie. Natomiast kiedy spotkamy nowe osoby na swojej drodze, ci ludzie z kolei nie dowierzają, kiedy im się powie tą wcześniejszą wersję. Jesteś cichy i spokojny. Tak, tak, i mnie zaskoczyło, co sama przed chwilą powiedziałaś, natomiast też zacząłem zauważyć takie właśnie wulkaniczne coś. I kiedy te osoby, powiedzmy, spotkają się, często te pierwsze osoby są takie zdezorientowane, nie wiedzą, co zrobić. Przy tym ja przyznam też, często bywam zdezorientowany, natomiast kiedy, że tak powiem, udzieli mi się głosu, potrafię zupełnie tak jakby zamazać poprzedni obraz, pokazać aktualną wersję. Nawet niedawno spotkany kolega powiedział mi, że Grzesiek, faktycznie dużo gadasz. Co Państwo będą mieli okazję tutaj doświadczyć i mam nadzieję, że nie uda mi się w jakiś sposób Ciebie uciszyć. Doczytałam też, że Twoja osobowość jest ambiwertyczna. Troszeczkę mnie to, może nie to, że zdziwiło, ale mam wrażenie, że po raz pierwszy usłyszałam takie określenie i z tego co wiem, jest to pomiędzy ekstrawertyzmem a introwertyzmem, prawda? Tak. Osobowość zamknięta, a może nie zamknięta, tylko łącząca właśnie te dwie cechy. Tak, kiedy zacząłem się rozglądać po różnych tematach, a bardzo interesuję się psychologią też, chciałem jakby zorientować się wtedy, kiedy też człowiek próbuje się zorientować o swojej tożsamości, kim jest i dalej. Właśnie próbowałem się troszeczkę zaszufladkować. Jestem jednym czy drugim. Z jednej strony widziałem taką introwertyczną część, z drugiej strony nie pasowało mi to i widziałem, że wyrywam do przodu, natomiast tak, no ale które? Jedno czy drugie. Tak zacząłem czytać, zacząłem siebie obserwować, zacząłem obserwować ludzi. I na przykład, kiedy widziałem cechy charakterystyczne dla jednego, dla drugiego, zazwyczaj odpowiadałem sobie tak, że no ja w tym i w tym, no to ja tak po środku, bo to tak raz w jedną stronę, raz w drugą, w tej sprawie, no też po środku, bo raz w jedną, w drugą stronę patrzę na następną sprawę, no też po środku. I tak wszystkie, powiedzmy, wszystkie kwestie, które by charakteryzowały jednego czy drugiego, ogólnie mówiąc, mam wszystko po środku. W sensie tak jakby mi ktoś dał test, no to będę miał wszystko po środku właśnie. Natomiast jeżeli przedstawić to na zasadzie konkretnych zdarzeń, na przykład podwójnych, to będę miał raz jedno, raz drugie. I można tak się zdziwić, że no to w końcu które? No właśnie oba, naraz tylko, że w różny sposób. Powiedz mi, czy uświadomienie sobie właśnie tej cechy osobowości w jakiś sposób pomogło Ci w codziennym funkcjonowaniu? Tak, dlatego, że ja kiedyś właśnie, kiedy myślałem, że jestem introwertykiem,
bardzo właśnie tak jakby nie zgadzałem się z tym, ale byłem też w takim czasie, kiedy, wiesz, ja kiedyś zachorowałem na depresję, wyszedłem z tego w dużej części, natomiast to był to czas, w którym właśnie widziałem coś takiego, z jednej strony odpowiada mi część czegoś, co miałem, z drugiej strony wiedziałem, że chcę wyjść bardziej do świata i nie wiedziałem, które to jest to, co mi odpowiada, które to jest to, co okej, i czym się po prostu kierować na dalszy etap życia. Była w tobie taka sprzeczność. Tak, nie? Tak, bardzo duża sprzeczność. I właśnie pisanie wierszy, nie tylko, ale w dużej mierze, to pomogło mi w ten sposób. Ja to opowiem na przykład na takiej zasadzie. Kiedy osoba, która jest cicha, na przykład napisze wiersz, w tym momencie niezależnie jest poetą, czy to jest pierwszy wiersz, i po pierwsze, ta osoba napisała coś, czyli stworzyła, może z kimś porozmawiać, że w sposób taki, że jest twórcą. Dwa, ta osoba uzewnętrzniła z siebie coś, więc powstała treść i można już o tym porozmawiać. Trzy, ta osoba poprzez to, że napisała coś, stworzyła pole do tego, żeby w ogóle porozmawiać. I mamy tu na przykład, myślę, że minimum trzy różne tematy, czy trzy różne aspekty, które poprzez które taka osoba wychodzi do świata i stwarza i sobie inny przestrzeń po to, żeby porozmawiać nieraz po prostu. Czy tworzenie poezji to też jest kwestia takiego dowartościowania siebie, pokazania otoczeniu, ale też i sobie, że jestem coś więcej wart? Masz takie wrażenie? Czy to jest błędna moja teza? Myślę, że to jest bardzo szeroki temat, dlatego że jednocześnie można się z tym zgodzić i można też znaleźć pewne ale. Natomiast na pewno się zgodzić, dlatego że powstałe utwory, one są już obrazem wartości. One nie są wartością, one są obrazem wartości. One niosą wartość. Natomiast obrazem dlatego, że one przedstawiają to, co właśnie mamy w środku. I wystawiamy się na ocenę. Tak, i kiedy my to napiszemy i oby przeredagujemy i tak dalej, bo napisać, a dopracować to są dwie różne rzeczy, my widząc to, trafiamy na moment, w którym musimy sami ocenić. Czyli powiem tak troszeczkę w przenośni, zdiagnozować, jakie to jest. I w tym momencie, kiedy my to zdiagnozujemy i czujemy w sobie, że zgadzam się z tym, to jest właśnie to, my w tym momencie mamy, powiedzmy, pierwszy taki etap poczucia wartości. Dlaczego pierwszy? Bo my w tym momencie mamy swoją ocenę, natomiast my mamy takie, powiedzmy, wrażenie. W tym momencie potrzebujemy wyjść do drugiego człowieka, może być to osoba znana, może być to osoba nieznana, i on poprzez swoje zachowanie, poprzez siebie po prostu, swoje emocje, wszystko co w sobie ma, on nam jakby obrazuje poprzez siebie, czyli innymi słowy oddaje tą treść, i to on nam wtedy mówi: Grzegorz, Michał, Piotrek, ktokolwiek, słuchaj, jesteś, widzę, bardzo wrażliwy i tak dalej, ale wiesz co, bardzo mi się podobają twoje wiersze. Ta osoba ma odzew i na podstawie jednego i drugiego dopiero czuje swoją wartość. To nie jest tak, że jest zależne, w sensie, jeżeli ja nie napiszę, to nie mam, jeżeli ktoś mi nie powie, to nie mam. Mam, tylko że te dwie rzeczy potrzebują się spotkać ze sobą. Powiedz mi, czy w twoim otoczeniu ciężko ci było znaleźć takie osoby, które powiedziały właśnie to dobre słowo i które były takim wiatrem w te poetyckie skrzydła, że poniosło cię dalej? W moim otoczeniu można by powiedzieć, że było bardzo różnie. Na początku, kiedy zacząłem pisać i nikt, nawet rodzina, o tym nie wiedzieli, niemal wszystkim to nie odpowiadało, że powiedzmy jestem w pokoju, coś tam, siedzę przy stoliku, coś tam robię i tyle. I bardzo im to, w skrócie mówiąc, nie odpowiadało. W pewnym momencie uznałem, że podzielę się z nimi tym, co robię, po prostu, żeby mieli świadomość, bo nie chcę, żeby tam myśleli, że jakiś taki wycofany odludek albo coś takiego, lub że na złość robię. Podczas pewnych świąt przeczytałem jeden tekst, wtedy akurat tekst piosenki, bo jestem też autorem tekstów, i mogę powiedzieć, że widząc miny wszystkich domowników, wszyscy byli wzruszeni, a prawie wszyscy popłakani. I wtedy usłyszałem: Grzesiek, skoro takie coś robisz, to rób. Super. No właśnie, poezja poezją, ale ta twoja dusza artystyczna znacznie wybiega poza ramy tylko słowa, bo z tego co wiem, to interesuje się również fotografią, dekorowaniem wnętrz. Ale to, co mnie też zaintrygowało, jesteś aktywnym perkusistą. Tak. Grasz cały czas? No aktywnym, no to rozumiem, że grasz. Gram nie cały czas. Zacząłem
tuż przed trzecią gimnazją. Mhm. To było tak, że najpierw zacząłem jako amator, YouTube i tak dalej. Zacząłem kopiować, powiedzmy, zachowania innych. Później poszedłem do szkoły muzycznej. Wyszło tak, że potrzebowałem zrezygnować. Czułem, że nie podołam ze szkołą średnią i ze szkołą muzyczną. Chodziło głównie o to, że tam jest lub często bywa drugi instrument obowiązkowy, ksylofon. Mhm. Jak się przyjrzałem temu, co jest w drugiej klasie, to byłem pewny, że temu nie podołam. Długa pamięć, a wtedy miałem bardzo krótką też, ale długa pamięć, to wszystko rytmicznie, musi być wszystkie dźwięki i tak dalej, i to jeszcze na egzaminy się z tym idzie. Więc uznałem, że nie, w drugiej klasie na pewno nie podołam. W pierwszej byłem i byłem zadowolony, bo rzeczy techniczne stamtąd zaczerpnąłem. Później, można powiedzieć, szedłem przez życie tak troszeczkę na wyczucie, a troszeczkę w ten sposób, że tak jak czułem, plus to, jakich ludzi spotykałem, próbowałem się w tym po prostu odnaleźć, natomiast cały czas starałem się iść za tym, co w sobie czułem, bo jak chodzi o perkusję, jak chodzi ogólnie o muzykę, to jest coś, co można powiedzieć, że czuję w sobie. To jest takie, może to nazwę powołaniem takim, przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że lubię lub chcę działać, chcę stworzyć kiedyś taki zespół, w którym będziemy przekazywać po prostu dobrą treść, dobrą energię, najkrócej mówiąc, taką wartość, przez którą stworzymy ludziom okazję do tego, żeby zaczerpnąć. Kiedyś miałem taką trochę chętkę grać superbohatera, czyli idę, gramy, pomagamy ludziom i tak dalej, tak w bardzo dużej mierze. Zorientowałem się, że trochę próbowałem ratować ludzi na siłę, a tak nie można. Nie da się. Jeżeli chcemy komuś pomóc, musimy się zorientować, po pierwsze, czy ta osoba chce, dokładnie, czy mamy przestrzeń w sobie taką, czy nam to nie zaszkodzi i czy w ogóle trzeba to, tak mówiąc najkrócej. Czasem ktoś musi, czy potrzebuje przejść jakąś drogę sam, tak, żeby coś docenić, tak, żeby dojrzeć do pewnych działań, które musi sam podjąć. Grzesiu, od 2022 roku prowadzi swój kanał na YouTube. Co tam można znaleźć? Tam można znaleźć recytację moich wierszy. To był pomysł, który na początku był takim moim pomysłem, ja się z nikim się tym nie dzieliłem. W pewnym momencie po występie w szkole, w gimnazjum, znaczy aktualnie w liceum, przepraszam, w szkole podstawowej, jedna z nauczycielek powiedziała mi, kiedy przeczytałem kilka wierszy: Grzesiek, czy ty nie myślałeś o kanale na YouTubie? I kiedy to usłyszałem, to był dla mnie taki impuls, że startujemy z tym. Co prawda na troszeczkę mniejszą skalę niż myślałem, natomiast z drugiej strony, kiedy zacząłem nagrywać, poznałem, że to też nie jest łatwe, ale zawsze wymaga takiego wyjścia z własnej strefy komfortu, tak, prawda? I to jest, można powiedzieć, podwójnie, nie powiem trudne, podwójnie niełatwe, żeby tak nazwać. Pierwsza kwestia jest taka, że jak się dowiedziałem od ludzi, żeby nagrać, po pierwsze, trzeba znaleźć w sobie tyle odwagi, żeby na przykład podtrzymać kamerę, telefon, cokolwiek. Po drugie, kwestia czytania. Mało kto wie, myślę, jak wtedy się potrafi język łamać, jak chrypka w gardle, jak różne rzeczy się dzieją, dokładnie, żeby jeszcze odwzorować emocje, treść, a przy tym, no niestety, ale jakość dźwięku i tak dalej, trzeba to wszystko dobrać. Ja nagrywam telefonem zazwyczaj. Spotkałem taki komentarz, że Grzesiek, prawie nic nie słychać. Mówię, no wiem, robiłem to, co mogłem. Zacząłem mówić głośniej po prostu. No, wychodzi mi to tak, jak wychodzi. Staram się, żeby to było tak jak najlepsze. Natomiast ja sobie to też z innej strony potraktowałem jako tak naprawdę ćwiczenie swojej odwagi. Dlatego, że żeby wyjść na przykład do ludzi na pierwsze spotkanie, które miałem, ja sobie zrobiłem coś takiego, że wiem, że mam mieć spotkanie. Wychodzę do ludzi, z którymi tak naprawdę będę pierwszy raz oczy w oczy. Ja sobie zrobię takie ćwiczonko, tak pomogę sobie w emocjach, pomogę sobie w odwadze. Nagram im zaproszenie, nie będę im pisał, ja im to nagram. Pokażę się im w sposób taki autentyczny, zobaczcie, taki jestem. Nie po to, żeby wam zobaczyć, pokazać, że hej, zauważcie mnie i tak dalej, chociaż taka strona w każdym człowieku też jest, tym bardziej w twórcy. Ale ja w ten sposób dałem sobie otworzyłem furtkę, taki zaczątek tego, że nagrałem, okej, teraz będę szedł po prostu dalej. Przyjdzie występ i ja już siebie pokazałem w części, po prostu będę wiedział, że oni mnie znają i ja już występowałem w cudzysłowie przed kamerą, więc po prostu pójdę dalej. I to jest, myślę, że tak naprawdę w największej mierze ćwiczenie swojej takiej
odwagi i ćwiczenie, zdolności tego, żeby... Zmierzenie kiedy się trzeba, z własnymi ograniczeniami. Kiedy, tak, kiedy będzie trzeba, będę umiał zmierzyć się z tym, co będzie ograniczeniem. Dokładnie. Prowadzisz też stronę internetową na Facebooku. Czy poeta różnie mówią? Dlaczego tak. taka nazwa? To było jeszcze w tym momencie, kiedy zacząłem słyszeć, lub nawet troszeczkę później, zacząłem słyszeć, że jestem poetą, natomiast jeszcze nie wiedziałem, czy jestem faktycznie, czy nie. I przede wszystkim nie miałem swojego przekonania w tym. To znaczy, nie byłem utwierdzony. To jestem, czy nie jestem? Słyszą mi młody poeta, ale jestem, czy nie jestem? Tak. Nie w pełni siebie uznawałem. Jak chodzi o ludzi, to jedni, powiedzmy ci, którzy się interesowali, to mówią, no Grzesiek, za jakiś czas to ty będziesz poetą, że hej, albo coś takiego. Mhm. Inni z kolei przychodzili na przykład obojętnie, no nie każdy się interesuje poezją. Natomiast tak właśnie, tak próbowałem się zidentyfikować, to ja jestem poetą, czy nie jestem? I tak nie wiedząc, tak no tutaj mówią tak, tu tak, no to dobra, napiszę sobie tak w razie W, to tak, żeby jak ktoś się nie zgadza, no to żeby sobie żeby miał przestrzeń. Żeby ci czegoś nie zarzucił. Tak, żeby sobie miał swoją przestrzeń, że skoro się nie zgadzasz, okej, okay, jak się zgadzasz, okej, okay, ale jakoś tak we mnie brzmiało tak, że czy jestem, czy nie jestem, to zdanie będzie po prostu takie adekwatne, że czy poeta? Różnie mówią. To teraz zadam ci takie pytanie, kiedy piszący wiersze staje się poetą. Masz jakąś taką graniczną, nie wiem, datę, myśl, odczucie, kiedy można powiedzieć o sobie, że jestem poetą? Myślę, że tak. Najpierw nie miałem tego, najpierw podchodziłem w ten sposób, to znaczy przeczytałem takie zdanie od kogoś, że poetą się nie jest, tylko bywa. Wtedy, kiedy właśnie się pisze, to się bywa, a w codzienności nie. Ale zauważyłem taką kwestię, która wydaje mi się odróżnia ludzi, którzy są poetami, od ludzi, którzy być może coś napiszą, ale nimi nie są. Mhm. Według mnie to jest taka świadomość poetycka, taka można powiedzieć zdolność. Jest wiele ludzi, też takich spotkałem, którzy powiedzmy napiszą nawet 10 wierszy, nawet 50 wierszy, ale jakoś tak, kiedy się z tym kimś chce porozmawiać, ta osoba albo nie wchodzi głęboko i ona robi to świadomie, że nie wchodzi głęboko, bo jakoś się tam nie interesuje, albo coś, albo nawet nie wie, co zrobić, a po prostu uznaje, że nie wchodzi głęboko w to. I są osoby, które napisały, a za chwilę sobie pomyślą tak, a co ja tak w ogóle napisałem? I zagląda, i uwaga, według mnie tu już się zaczyna albo rodzić poeta, albo tu już się zaczyna właśnie droga tego kogoś, kto już jest poetą. Dlatego, że on napisał, ma tą świadomość i zaczyna coś z tym robić. Wie, że tu coś jest. Jest czyli, lub będzie. Czyli też taka uważność na słowo, na to, co się pisze, wrażliwość i odpowiedzialność za te słowa, które piszemy, żeby tak, to niosło taką... Ja bym nawet tam jeszcze więcej powiedział, tylko brakuje mi nawet słowa, szczerze mówiąc, ale może to nazwę tak, że osoba żyje z tą treścią, z tym wierszem. Żyje w sensie, kiedy powiedzmy ktoś przeczyta sobie jakiś wiersz lub napisze zdanie, i poprosi się lub sama przeczyta to. Mm-hmm. No to tu można mieć takie wrażenie, no ładnie i tak dalej, ale zostawię tą osobę na chwilkę, poczekajmy tak tydzień i wziąć, żeby ta osoba znów to samo przeczytała. Ta osoba może powiedzieć, ale ja to już czytałem. To nie jest poeta. Jeżeli to jest poeta, to on ci drugi raz weźmie to i przedstawi to, co w środku. Ale przede wszystkim będzie coś z tym chciał zrobić, będzie wiedział, że tu coś jest, ja to mam komuś przedstawić. Ktoś, kto nie jest poetą, będzie udawał lub nie udawał, ale będzie jakoś tak brakowało tego czegoś. Okej. Okay. Powiedz mi, co w twojej poezji można znaleźć? Jakie treści? Bo widzę, że przyniosłeś tutaj... Szczerze mówiąc, to powiedziałbym wszystkie, ale powiem prawie wszystkie. Jest i o życiu, i o wnętrzu człowieka, o duchowości też, o psychologii. Nawet kiedyś było o romantyzmie, z tym, że jak od tego dość bardzo odbiłem. Zaczynałem w ogóle od... takie pierwsze wiersze zaczynałem od romantycznych, natomiast stricte, jak chodzi o początek, to był taki wiersz o wiośnie, natomiast myślę, że to jest wszystko to, co się może wewnątrz człowieka znajdować poza tematami erotycznymi. Bo ja się oddzielam od tego, że jeżeli pisać to o czymś takim, co już będzie niosło jakąś wartość, natomiast nie będę pisał
to, a człowiek sobie tak naczyta się, powiedzmy, oczy mu się rozpalą i tak dalej. Takiego czegoś nie chcę. Tak samo nie lubię bulgarności i tego typu rzeczy. Rozumiem. Czyli w twojej poezji można znaleźć po prostu życie i wszystko to, co nas otacza. Relacje międzyludzkie. Tak, tak. Relacje między nami a stwórcą. Tak. Myślę nawet łamane przez wiem, bo to widzę, że tu jest głównie to drugie, a poprzez to drugie można powiedzieć, że tworzy się lub przechodzi przez to pierwsze. To znaczy poprzez relację właśnie z twórcą, który daje nam, poezja to jest relacja z nim. Mój przyjaciel Waldek właśnie z klubu powiedział, że właśnie poezja, natchnienia i tak dalej, to jest relacja ze stwórcą, który pomaga nam poprzez pisanie przejść między ludźmi. I nawet tak wydaje mi się, fajnie mi się ułożyło. Zobaczmy, co ja powiedziałem na początku. Byłem cichy, wycofany, zacząłem tworzyć i się otworzyłem. Można powiedzieć, ktoś mi pomógł do tych ludzi pójść. Pięknie. Niestety czas nas goni nieubłaganie. Ja tylko jeszcze dodam, że Grzegorz należy do Klubu Lokalnych Poetów Strumień w Rubczycach. Tak. I dodam jeszcze, że to drugie imię przy twoim pierwszym imieniu, przy Grzegorzu, Michael, jest pseudonimem artystycznym. Tak, to jest pseudonim. On pochodzi od imienia odbierzmowania Michał, a dosłownie od świętego Michała Archanioła, a to się zaczęło w ten sposób, że kiedy wybierałem sobie imię, pomyślałem sobie, tu trzeba kogoś takiego, żeby podołał w takich trudnych rzeczach, bo ja jestem trudną osobą po prostu. I tak czytam różne biografie, tak patrzę, święty Michał Archanioł, od trudnych przypadków, od trudnych to będzie to. Dokładnie. Proszę Państwa, pięknie. Pięknie, niesamowita treść. Dziękuję ci, Grzesiu, że zgodziłeś się przyjąć to zaproszenie. Ja widzę, że tutaj moglibyśmy rozmawiać naprawdę długo i o jeszcze wielu, wielu rzeczach, których no niestety nie udało mi się poruszyć. Tak, nie zauważyłem, kiedy czas minął. Tak, dokładnie. Proszę Państwa, ja przypomnę tylko, że gościem moim i waszym był Grzegorz Michał Zdziebko, poeta, człowiek, który przełamuje swoje słabości i myślę, że obydwoje możemy naszym słuchaczom życzyć właśnie takiego pozytywnego przełamywania słabości, przekraczania własnych granic i odnajdywania się w słowie, prawda? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I też życzę tego samego wszystkim. Dziękuję Państwu.